być. Nie wiem, czy ty czujesz ten ryb, czy ty widzisz to, co boska. Chcesz widzieć niewidzianego i umrzeć bez troska. Wspomoże niewiernych to nasz sztandar bojowy. Z nią na walkę z grzechem zawsze będziesz gotowy. Zawsze jak się z Jezusem oraz Maryją. To przez boską nam poleca, gdzie to nie biją. Witajcie w domu. Bardzo serdecznie witam pielgrzymów z Różanego Stoku i z Dąbrowy Białostockiej. Bardzo serdecznie, brawa dla was. No i tak na początku powiem, że nie wiem, czy wszystkich wpuszczę do sanktuarium. Szczególnie tych, którzy dołączyli do was tutaj na zakręcie. To także siostra Kalina i ksiądz Artur. Pozwalamy! Ale brawa dla nich, że chcieli z wami. Kochani, 90 lat temu też taka procesja szła, a przyniosła obraz Matki Bożej do naszego sanktuarium. I od 90 lat te piękne oblicze Różane Stockiej Wspomożycielki towarzyszy nam, wpatrujemy się w nie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed chwilą dostałem listę wszystkich parafii, które tworzą tę piękną grupę i nadziwić się nie mogę, bo ta lista jest ułożona alfabetycznie, słuchajcie. Więc czytam. Czarna Białostocka, zgadza się? Czarna Wieś Kościelna, zgadza się? Dobrzyniewo, zgadza się? Jasionówka, zgadza się? Jurowce, zgadza się? No, słychać, że... Jezus siłą Bóg, Jezus Chrystią mego życia, Królem wiecznym On, nie pamiętam mocy swej, nie znalazłem dom, czego szukałem do dzisiaj, a mi to dał Bóg, jak zwęciężał każdy dzień. Jezus siłą Bóg, Jezus Chrystią mego życia, Królem wiecznym On, będzie! Nie było w tym roku. Nie, był gdzie nie. Nie było. Będę się nie było. Niech Pan Bóg wam przez przyczynę Matki Najświętszej hojnie to wszystko wynagrodzi, a na ten dzisiejszy dzień i na całe wasze ziemskie pielgrzymowanie niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapraszam do sanktuarium. Świadczę o tym to, że dzisiaj po raz kolejny jesteście na szlaku pielgrzymim do Matki Bożej Różanostockiej. Kochani, bardzo serdecznie witam was w jej sanktuarium, w progach jej domu. Bardzo dziękuję wam za trud pielgrzymi, który podjęliście w tych dniach.
wszystkich pielgrzymów grupy turkusowej z różnych miejsc, którzy tą grupę tworzą. Witam wszystkich księży, którzy szli razem z wami, również tych, którzy jechali, bo takie głosy tutaj dochodziły. No właśnie. Dziękuję wam za trud pielgrzymowania, który podjęliście w tych dniach. Za to wszystko, co też przeżyliście, przede wszystkim duchowo, w sercu. To co kucha, nasze dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa.